Słowo bardzo poważne i ważne. Mówi o upomnieniu braterskim. I pamiętam kiedyś takie wydarzenie, kiedy rozmawiałem z jednym z moich braci, który przeżywał taką trudną sytuację, bo był skonfliktowany z jednym z innych braci. I pamiętam, że był bardzo wewnętrznie poruszony i oburzony i poraniony. I mówi tak, próbowałem wszystkiego. Rozmawiałem w cztery oczy. Potem byłem rozmawiać z tym bratem, z innym z moich braci. Potem rozmawialiśmy we wspólnocie na ten temat. Nic. Nul. Wobec tego Chrystus mówi, jest dla mnie jak poganin i celnik. Od dzisiaj dla mnie nie istnieje powietrze. Można cytować Pismo Święte? Można. Jak poganin i celnik. Nie istniejesz dla mnie. Jesteś nikim. Jesteś powietrzem. I to jeszcze śmierdzącym, żeby była jasna sytuacja. Ale czy rzeczywiście to mówi Chrystus? Czy rzeczywiście to jest ta droga upomnienia, że kiedy przeszliśmy wszystkie możliwe drogi, to na końcu wykluczam tego drugiego człowieka, który zawinił, który zgrzeszył przeciwko mnie, zranił mnie. Rzeczywiście na końcu jest to, że tnę relacje i mówię, nie mam już relacji z tobą jak brat. Nie istniejesz dla mnie. Czy to jest to, co Chrystus mówi? Na pewno nie jest to. Na pewno. Dlatego, że tu jest taka jedna fraza, wiecie, kluczowa. To znaczy jest kluczem do czytania. Bo Chrystus mówi zaraz w pierwszym zdaniu. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go w cztery oczy, jeśli cię usłucha. I tu jest ten klucz do czytania tego całego fragmentu. Pozyskasz swego brata. Czyli ta cała reguła upomnienia braterskiego nie polega na tym, żeby odbudować porządek, żeby zwrócić sprawiedliwość, żeby zadośćuczynić za grzechy, żeby ukarać winnego i on odpokutował tą winę. Nie. Ta cała reguła upomnienia braterskiego polega na tym, czy ma prowadzić do tego, żeby pozyskać swego brata, żeby pozyskać relację z drugim człowiekiem, żeby walczyć o relację z drugim człowiekiem. I owszem, mamy tą regułę upomnienia w cztery oczy, bardzo praktyczne i wiemy, jak trudno nam to zrobić. Mieliśmy takiego brata, który był takim żartownisiem, ojca Wiesława, świętej pamięci, który często, jak były różne dyskusje, mówił, oczywiście, w oczy mówić miło, a prawdę za plecami. Tak sobie żartował, mówiąc o tym, jak jest tak, jak, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Że w oczy schlebiamy, mówimy naokoło, jakoś próbujemy ubierać ładne słówka to wszystko, ale prawdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, prawdy mówimy omawiając z innymi, mówiąc, co naprawdę myślimy. I to jest ta pierwsza trudność, którą mamy. Chrystus zaprasza nas do tej innej rzeczy, to znaczy, żeby mieć tę odwagę rozmawiać o tym, co nas boli w całej szczerości. Druga, żeby pozyskać brata, jeżeli to nie funkcjonuje, jeżeli nie odzyskaliśmy tej relacji, żeby wziąć drugiego, który jest naszym bratem i pójść i rozmawiać. I tu też jest taka rzecz, wiecie, że nam bardzo łatwo jest wziąć drugiego według zasady, którą mi się kiedyś słyszałem, bardzo mi się podoba, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, nie? Czyli biorę wroga mojego wroga, tego, który tak samo myśli jak ja i któremu zależy na tym, żeby dołożyć. I idziemy razem i oczywiście próbujemy rozmawiać, ale na końcu chodzi o to, żeby drugiemu wyprać kiszki po prostu tak, że już nie będzie miał żadnych szans. Postawić go pod ścianą i za wątróbkę i nie może się cofnąć. Nie tylko ja tak myślę, on też tak myśli, inni też tak myślą. Nie o to chodzi. Chodzi o to ciągle, żeby pozyskać brata. No i trzecia rzecz, żeby donieść Kościołowi,
To znaczy, żeby rozmawiać w ramach wspólnoty o tym problemie, ale znowu, żeby pozyskać brata. Jeżeli to te wszystkie drogi zawiodą, ma być jak poganin i celnik. Co to znaczy jak poganin i celnik? Patrzymy się na to, jak Chrystus traktuje poganina i celnika. Jeżeli zawiodły wszystkie drogi dialogu, rozmowy, próby przekonania, pozyskania brata w taki sposób normalny, to zostaje inny sposób, jedyny sposób pozyskania tego swego brata. Oddać za niego swoje życie. Przebaczyć mu, tak jak Chrystus przebacza. Chrystus jest nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Siada z nimi do stołu, a na końcu, kiedy jest odrzucony, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest trudne, prawda? Trudne. Trudne, bo żeby to uczynić, potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego jest to następne zdanie, które przychodzi. Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążecie, będzie rozwiązane w niebie. I wiemy, że Chrystus daje to polecenie po tym, jak przychodzi po swoim zmartwychwstaniu. Daje to swoje polecenie po tym dopiero, jak najpierw daje swojego Ducha apostołom. Bez Ducha Świętego, to znaczy bez tego, że mamy Ducha Chrystusa, Jego życie, jest niemożliwe dla nas mieć taki sposób postępowania. Dlatego, że bardziej nam zależy na tym, żeby użalać się nad sobą, że bardziej jesteśmy wpatrzeni w nasze rany. Chrystus nie patrzy się na swoje rany. Chrystus pokazuje rany. Pokazuje swoje rany. Nie jest patrzony: patrzcie, co wyście mi zrobili. Tylko pokazuje, że wziął na siebie. Nie jest tym, który zadaje rany. A nasz problem jest taki, że kiedy patrzymy się na nasze cierpienie zadane grzechami drugiego, jego postępowaniem, charakterem, mówię do was, mówię i do siebie, to tak jesteśmy zajęci kontemplowaniem tych ran, że najchętniej, kiedy idziemy na rozmowę, kiedy to jest, żeby zadać rany, żeby jego też bolało. A co to ma, tylko mnie boleć? Tylko ja mam być zraniony? To dobrze, to mu dowalę. A że znamy się dobrze, to widać w małżeństwach, to wiemy, gdzie dotknąć, żeby bolało najbardziej, nie? Znamy siebie, znamy swoje słabości. A tutaj mówi, żeby mieć te Ducha Chrystusa i być posłanym, żeby rozwiązywać, nie żeby zawiązywać, nie żeby nie przebaczać. I potem jest bardzo piękne, bo mówi: donieść Kościołowi. To mówi, na czym polega to doniesienie Kościołowi? Mówi: jeśli dwóch z was na ziemi o coś zgodnie prosić będą. Kiedy gromadzimy się tu, dwóch lub trzech, Chrystus jest pomiędzy nami. Gromadzimy się jako Kościół, Chrystus jest pomiędzy nami. I dzisiaj w modlitwie eucharystycznej będziemy modlili się, aby Twój Święty Duch zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Będziemy wołać do Chrystusa, żeby nas doprowadził do tego drugiego człowieka, do którego mamy pretensje, który nas poranił, że Kościół o to się modli. To jest, zostało doniesione Kościołowi, te nasze trudności, nasze walki, nasza niemożliwość przebaczenia, nasze zranienia zostały doniesione i Kościół się modli. Modlimy się o to, żeby Pan pojednał, dał Ducha Świętego, który zjednoczy nas wszystkich. I wiemy, że Chrystus mówi o tym. Jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a wiesz, że twój brat coś zawinił przeciw tobie, ma coś przeciw tobie, zostaw go, idź, pojednaj się, a potem przyjdź. To jest ogromne pragnienie, pojednanie, a my się ciągle dzielimy i dzielimy i dzielimy. I naprawdę niewiele trzeba, żeby się dzielić, żeby traktować drugiego. Powietrze nie istnieje dla mnie. To nie jest Duch Chrystusa. Chrystus mówi o to, jeżeli będziecie się modlić, Ojciec da wam. Jeżeli nie będziemy kontemplować, kiedy będziemy się modlić naszych ran i mówili: Panie, zrób coś z nim. Grom z jasnego nieba. Walnij go, czepnij go, niech zrozumie idiota jeden skończony. Kretyn. Może tak nie mówimy, bo jesteśmy dobrze wychowani, ale w sercu swoim. Gdyby można było czytać nasze myśli, mój Boże drogi, wszyscy byśmy stąd uciekli. Ale jeżeli włożymy nasze życie w to, i z Chrystusem, który jest głową zgromadzenia, będzie zanosił do Ojca tę modlitwę, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Ogromne pragnienie, żebyśmy byli jedno. Bo to jest atut, wiecie, który mamy. Atutem, który mamy jako Kościół wobec tego całego zła, które się dzieje.
tych podziałów, nienawiści, walk politycznych i tego wszystkiego, ile razy jesteśmy zdenerwowani. Ale my mamy atut. Naszym atutem nie jest to, że władza jest nasza i możemy teraz żądać od władzy, żeby ustalił zasady, normy postępowania i teraz siłą drugich zmusimy do czynienia dobra. Chrystus nie mówi, żeby zmuszać do czynienia dobra nakazami, zakazami, stosując przemoc, wykorzystując prawo. Nie mówi tego. Jedynym atutem, który mamy, to co święty Paweł mówi, nie bądźcie nikomu nic dłużni prócz wzajemnej miłości. Wzajemnej miłości. Atutem, który my mamy jako Kościół wobec całego zła, tych podziałów jest, że my jesteśmy jedno. Że my kochamy się nawzajem, pokazując, że Chrystus zwyciężył śmierć, to znaczy jest możliwość być w relacji z drugim człowiekiem. Pokazując światło, będąc światłem, będąc jednością. I na końcu jeszcze, przed samym przyjęciem Komunii Świętej będziemy mówić, Panie, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Jezus mówi, pokój wam zostawiam i potem dodaje, mój pokój wam daję, żebyście się nie pomylili. Bo my często rozumiemy pokój jako zawieszenie broni, jako pakt o nieagresji. Nie, nie ten pokój. Mój pokój. Jaki pokój? Chrystus wprowadził pokój, kiedy zburzył mur wrogości w sobie. To jest ten pokój, który nam daje. Zburzyć ten mur wrogości, który my budujemy względem drugiego człowieka, mówiąc, jesteś poganin i celnik, powietrze, nie istniejesz dla mnie. Zburzył ten mur wrogości. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy. Nie zważaj na to, że ja ciągle chcę drugiego wykluczyć, że skontempluję moje rany, że ciągle jestem w... Ale patrz na wiarę Twojego Kościoła. Na wiarę Twojego Kościoła, który jest oparty o Ciebie. Który chce i myśli tak, jak Ty myślisz. Ma ten sam sposób postępowania. O wiarę Kościoła. Patrz na wiarę Kościoła. I nieustannie napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. I potem będzie Baranku Boży. Wiecie, ten Baranek Boży, który jest cichy, nie otwiera ust, jak owca prowadzona na rzeź. I to będziemy przyjmować i Chrystus odpowie na te wszystkie walki, które toczymy, na te nasze niezdolności przebaczenia. Będzie nas karmił sobą, mówił, to jest moje ciało, bierz i jedz. Odwagi, jestem z Tobą. Pokonamy tę drogę do Twojego nieprzyjaciela, aby stał się bratem.